Witam w kolejnym odcinku podcastu Elektromobilni Rozmawiają. Dzisiejszym gościem jest Jakub Góralczyk, PR menadżer marki Seat i Cupra. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jakubie, na początku chciałbym zapytać, co Seat robi dla klimatu? Seat dla klimatu już od ponad 10 lat robi całkiem sporo rzeczy, bo już 10 lat temu zostały wdrożone pierwsze inicjatywy klimatyczne w firmie, które miały przede wszystkim zredukować ślad węglowy, ale też zużycie wody, zużycie prądu, dosyć sporo oszczędności związanych z materiałami. I pierwsze takie inicjatywy, które powstały, to była elektrownia słoneczna w fabryce Seata w Martorell pod Barceloną w Hiszpanii, gdzie jest duże nasłonecznienie. Tam nad parkingiem samochodów, które są wyprodukowane, czekają na swój transport, jest ponad 50 tysięcy przeogromnych paneli słonecznych. To jest powierzchnia ponad 40 boisk piłkarskich, które właśnie zbierają energię, i ta energia częściowo oczywiście napędza fabrykę. I też dlatego czasami, jak mówimy, że Seat to samochody zrodzone ze słońca, to jest w tym bardzo dużo prawdy, bo tak rzeczywiście jest. Poza tym Seat od długiego czasu eksperymentuje z ogromną ilością materiałów recyklingowanych w stronę takiego upcyclingu, czy to przy wykorzystaniu łusek ryżowych do rozmaitych elementów, komponentów samochodu, czy to teraz, tak jak w przypadku Cupry, czyli submarki Seata, po raz pierwszy w samochodzie pojawiły się fotele kubełkowe, które są owocem współpracy Seata, czy już teraz Cupry, z taką firmą z Girony, też z Katalonii. Firmą, która nazywa się Sequal. Ta firma zajmuje się, czy to bardziej organizacja, zajmuje się wyławianiem plastiku z mórz i oceanów. Rozmaite komponenty plastikowe, rozmaite śmieci, które po prostu byłyby w wodzie i zanieczyszczałyby morza i oceany, one trafiają do obróbki. I po raz pierwszy, właśnie teraz przy produkcji naszego pierwszego elektrycznego samochodu, modelu Born, Seat nawiązał współpracę, Seat SA nawiązał współpracę z tą firmą Sequal i wspólnie opracowano technologię wdrożenia właśnie tych recyklingowanych elementów plastikowych w fotele. Więc to daje zupełnie nową tkaninę, daje zupełnie też bardzo odporny materiał, który przy swojej dobrej jakości jest jednocześnie przyjazny środowiskowo. A mówiąc o przyjazny środowiskowo, nowy Born, w jak ilu procentach mniej więcej już teraz jest przyjazne środowisko? Poza tym, że jest elektryczne oczywiście, ale mamy już fotele, które są z recyklingu. Pewnie niektóre elementy plastikowe również. Coś jeszcze może? Born jest pierwszym samochodem elektrycznym, całkowicie elektrycznym, który został i będzie produkowany w Martorell. I właśnie takie elementy, jak wspomniane fotele, one bardzo mocno wpływają na redukcję śladu węglowego, bo filozofią Cupry i takim ruchem, który po raz pierwszy przy Bornie jest wdrażany, jest droga, całkowita droga do zero. W tym sensie, że wykorzystując recyklingowane materiały, my kompensujemy ten ślad węglowy, który powstaje podczas produkcji samochodu. I między innymi właśnie produkcja takich foteli, czy rozmaitych komponentów tego samochodu z materiałów upcyklingowanych, czy recyklingowanych, właśnie redukuje ten ślad węglowy, który powstaje przy produkcji samochodu. Potem oczywiście samochód jest zeroemisyjny, więc jakby sama eksploatacja tego auta. A pozostając jeszcze przy Cuprze i Bornie, to jest pierwszy elektryk, zapewne zaraz będzie kolejny. Są też hybrydy pluginowe, tak jak na przykład pierwszy samochód indywidualny, czyli Formentor. Co dalej? Czy Cupra będzie w pełni elektryczna, tak jak niektóre głosy mówią, czy może pozostanie jeszcze chwilę odłam tego sportu, takiego klasycznego, który znamy od lat? To jest właśnie ciekawa historia, bo Cupra ma w swoim zamiarze, w swojej filozofii całkowitą drogę do elektryczności, do elektryfikacji. I te samochody od 2030 roku, które będą wyjeżdżały z fabryki Martorell pod szyldem Cupra, będą całkowicie elektryczne. Takie jest zamierzenie. Natomiast razem z tym, równolegle, idzie taka filozofia dodania elektromobilności, emocji i charakteru. I ci z Państwa, którzy znają Cuprę jako brand, czy nawet jeszcze
wersje wyposażenia samochodów Seata. Wiedzą, że no, Cupra to są przede wszystkim osiągi. To kiedyś była przeogromna moc, teraz cały czas jest też, zaczynamy od 310 koni z Formentorem. Troszeczkę niżej, ale to cały czas jest samochód, o którym mówimy, że jest bardzo performance'owy. Samochód, który jest designerski, jest ciekawie narysowany, jest ekspresyjny, jest zupełnie ma inną gamę kolorystyczną od Seata, zupełnie inną tonalność i grading. Do tego mnóstwo detali sportowych. Tym takim właśnie ostrym charakterem, takim wyrazistym charakterem chcemy nadać elektromobilności charakter. I pierwszym takim samochodem jest właśnie Born. I w gronie aut, które do tej pory, mówimy oczywiście o segmencie wolumenowym, demokratyzowały elektromobilność, poniekąd wprowadzały ją pod strzechy, mieliśmy do czynienia z designem, który był generalnie dosyć zachowawczy. Born wchodzi na rynek, żeby to zmienić. I to jest pierwszy herald tej zmiany. Kolejnym będzie mały BEV, który też mały elektryczny model spod szyldu Cupry, który wyjedzie w 2025 roku, który już został teraz pokazany na targach we Frankfurcie jako koncept pod nazwą Urban Rebel. A z kolei kolejnym modelem, który będzie też kontynuował tę linię, będzie Tavascan, czyli duży SUV. Cupra wiąże się też z sportami Extreme E. Mógłby pan więcej o tym powiedzieć? Tak, to jest bardzo ciekawa formuła, ponieważ że to jest, Cupra jest progresywną marką i jako progresywna marka chcemy robić coś nowego. Stąd bardzo naturalne było dla nas uczestnictwo właśnie w tej ciekawej formule Extreme i to jest formuła wyścigowa, która zakłada przede wszystkim wykorzystanie samochodów tylko i wyłącznie elektrycznych w swoim wyścigu, która do tego skupia się na rejonach, które są szczególnie dotknięte zmianami klimatycznymi. I te zmiany klimatyczne dotykają albo bezpośrednio środowisko, albo najczęściej środowisko i mieszkańców tego regionu. Więc mówimy tutaj o bardzo ciekawych lokalizacjach. Mówimy o Senegalu, mówimy o Arktyce, czy Grenlandii bardziej. Mówimy o ziemi ognistej i bardzo ciekawe. Polska w tym też będzie, biorąc pod uwagę ostatnie statystyki z jakości powietrza? Prawdopodobnie by się to przydało przy kolejnych edycjach. W tej edycji jeszcze Polski nie ma, ale kto wie. To jest bardzo ciekawa formuła, gdzie też jeszcze jedną rzecz powiem, bo to jest ekstremalnie ważne. Występuje w drużynie wyścigowej jest parytet płci, to znaczy, że zawsze w każdej załodze jest i mężczyzna, i kobieta. Więc przez tę formułę żenionych jest bardzo dużo takich społeczno-klimatyczno-pozytywnych czynników. Myślę, że to są takie wyścigi, które zmieniają zupełnie oblicze wyścigów, bo mieliśmy oczywiście różne próby i zresztą te formuły istnieją, całkowicie elektrycznych samochodów, które się ścigają ze sobą na torach, na regularnych torach. Tutaj wchodzimy jakby na zupełnie nowy poziom, na zupełnie nowy wymiar wyścigów, które są społecznie po prostu pozytywne. A chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, ponieważ mamy Seata, który miał już swój model elektryczny, mamy Cupra, która jest teraz też ma samochody elektryczne. Co będzie dalej z tym rozwojem? Ponieważ z jednej strony Cupra idzie w elektromobilność w pełni, tak jak zresztą pan mówi, a Seat gdzie w tym wszystkim jest? Seat ma w swojej ofercie samochody hybrydowe. Na razie pierwsze samochody elektryczne będą powstawały pod egidą Cupry. Kiedy powstanie taki samochód pod szyldem Seata, o tym będziemy informowali w swoim czasie. Natomiast to jest droga, którą wszystkie marki rozpoczynają. Jedne wcześniej, drugie trochę później. W przypadku Seata też możemy mówić o innej ciekawej rzeczy, która zaczęła się rozwijać 2 lata temu. Nie były to samochody, a platformy mikromobilne elektryczne, czyli hulajnogi ze strategią bardzo spójną budowania takiego ruchu miejskiego od hulajnogi niskiego zasięgu przez skuter, mikrosamochód, aż do pierwszego samochodu, którym był Seat Mi elektryczny. I to była droga, która rozpoczęła się 2 lata temu w bardzo szybki, dynamiczny sposób. Troszeczkę w szeregi nam weszła tutaj pandemia i trochę ten proces został zaburzony, natomiast cały czas platforma, która się nazywa roboczo Seat Mo, jest bardzo popularna w Hiszpanii, a tam jest powiązana z różnymi eksperymentami w ruchu drogowym, które są powiązane i z samochodami autonomicznymi, i z badaniem ruchu w czasie rzeczywistym. I
optymalizacji ruchu mieszkańca dużego miasta. Oczywiście mówimy o mieście południowym z dobrym klimatem, który Barcelona jest miejscem, gdzie jest mnóstwo skuterów, gdzie jest mnóstwo hulajnóg i motorów, więc to jest bardzo naturalne miejsce, żeby takie rozwiązania badać. Pod tym kątem Seat cały czas opracowuje swoją ścieżkę. Jak to będzie szło dalej z samochodami, to czas pokaże, ale tak jak wspomniałem, to jest droga, którą wszystkie marki motoryzacyjne rozpoczęły i będą kontynuowały. A mówiąc o tak szerokim zakresie e-mobility, jak ważne są kampanie edukacyjne, jak na przykład elektromobilni.pl, które próbują promować elektromobilność i starają się tłumaczyć pozytywy, które płyną z korzystania z takiego właśnie transportu. Jak Seat widzi to, na przykład i Cupra, czy to wpływa na klientów pozytywnie, czy już widać pierwsze jakby objawy tego, że jednak elektromobilność jest na topie i jest wybierana przez klientów? Elektromobilność, czy po prostu filozofia, ktoś ma jako klient indywidualny, chce dbać o środowisko, czy z powodów wizerunkowych, bo powiedzmy jakaś firma, która leasinguje auta, chce pozycjonować się jako firma dbająca o środowisko, jako firma, która jest właśnie progresywna, która idzie troszeczkę przed swoimi czasami. Natomiast aspekt edukacyjny jest przeogromnie ważny. My w ramach grupy Volkswagena mamy własną grupę informacyjną, edukacyjną, bo sami musimy być ambasadorami, heroldami tej zmiany i sami musimy namierzać i być świadomymi wszystkich zmian, czy to infrastrukturalnych, czy to związanych z dopłatami, czy z całym środowiskiem, ponieważ to jest bardzo istotna też rzecz. Samochody elektryczne, czy hybrydowe mniej, ale elektryczne, kupno takiego samochodu jest związane z zupełnie innymi pytaniami. Klient, który przychodzi do dealera, on nie tylko chce mieć pełną wiedzę o baterii, samochodzie, jego osiągach, czy powiedzmy takich standardowych parametrach. Ten klient będzie chciał też potwierdzić informacje związane z infrastrukturą, z dopłatami, z bezpieczeństwem korzystania z takich samochodów. Wiemy z badań jakościowych, że jest bardzo dużo różnego rodzaju rozmów, czy bardziej wątpliwości, przeszkód, barier w rozważaniu kupna samochodu elektrycznego. Chociażby pod kątem właśnie, czy ja będę miał gdzie ten samochód ładować, czy bezpiecznie zładować go w deszczu, czy nie kopnie mnie prąd, prawda, mówiąc kolokwialnie, czy mogę wjechać tym samochodem na mainie, gdzie jest dużo wody, detergentów i tak dalej, czy nie uszkodzę baterii. Z kolei dalej elementy środowiskowe, edukacja w zakresie utylizacji baterii, bądź bardziej niż utylizacji, pewnie rekuperacji baterii, bo bateria nie jest baterią jedną, prawda, jednym elementem, to jest zestaw przeogromnej ilości elementów, podzespołów i komórek, które są indywidualnie możliwe do wymiany czy rekuperacji i tak dalej. Więc jakby teraz firmy motoryzacyjne, cały przemysł też bardzo mocno skupia się na tym, żeby maksymalnie wydłużyć życie takiej baterii i byłaby najbardziej, gdyby była najbardziej efektywna. Natomiast wracając do pytania, bo troszeczkę dygresuję. Edukacja jest przeogromnie potężna. Każda kampania edukacyjna w zakresie elektromobilności to jest przeogromna dawka wiedzy, dlatego że zmienia nam się podaż, więc po prostu producenci motoryzacyjni wprowadzają coraz więcej samochodów elektrycznych do swojej gamy. Jest w czym wybierać. Klient jest zainteresowany coraz częściej tym samochodem i warto by wiedział, że jak wygląda infrastruktura, jak wygląda kwestia zadbania o taki samochód, korzystania z baterii, bo wiemy, że to jest zupełnie inny modus operandi niż w przypadku samochodu spalania wewnętrznego. Więc każda kampania jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Powoli kończąc już nasz podcast, chciałem jeszcze na koniec zapytać o kwestię przyszłości, ponieważ Seat zaczął badanie nad samochodami autonomicznymi i czy możemy powiedzieć, że za 5 lat Seat już wypuści pierwszy autonomiczny pojazd? Czas pokaże. Rzeczywiście rozpoczęliśmy pracę nad samochodami autonomicznymi. Te prace były, to jest owoc, to co teraz się pokazało jeszcze w formie samochodu, w formie modelu Leon z nową technologią. To jest owoc wielu lat pracy. I myślę, że też w tym kierunku idziemy i za kilka lat
zupełnie nie jest mi trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym będziemy mieli samochody całkowicie autonomiczne, całkowicie elektryczne. Będziemy żyli w świecie pozytywnym środowiskowo, ale też myślę, że finalnie bezpieczniejszym. I Seat i Cupra są markami, które te prace bardzo intensywnie prowadzą. W ostatnich dniach też, to też Państwu dopowiem, bo to jest informacja z ostatniej chwili. Nasza fabryka w Barcelonie otworzyła laboratorium testowania właśnie baterii dla całej grupy Volkswagena. Przeogromna rzecz, która też właśnie pozwoli optymalizować cykl życia baterii. I myślę, że to są takie dwa równoległe tory, którymi idzie motoryzacja teraz. Z jednej strony dąży do autonomii, z drugiej strony dąży do maksymalnie efektywnej elektryfikacji, która będzie miała fajny charakter, która będzie miała fajną osobowość. I przy wyborze, ostatecznie w której przy wyborze takiego samochodu, klient nie będzie musiał iść na kompromisy, czyli będzie mógł kupić samochód, który jest fajny, który mu się podoba, który spełnia jego potrzeby w zakresie osiągów, a do tego jest przyjazny środowiskowo. I to chcemy wprowadzić i zarówno po stronie Seata, jak i po stronie Cupry. A jeszcze jedno pytanie, które w trakcie ostatniej odpowiedzi mi się pojawiło. Informowaliście o tym, że przewozicie samochody między swoją fabryką a Volkswagena koleją. To też jest jakby krok w stronę ochrony środowiska? Absolutnie. Seat wybudował, w tym roku skończył budowę specjalnej, dedykowanej linii kolejowej pomiędzy Martorell, czyli zakładami pod Barceloną, a portugalskimi zakładami w Palmeli. I właśnie po to, żeby zredukować ślad węglowy, który powstaje podczas transportu, tradycyjnego transportu samochodów na lawecie, powstała taka dedykowana linia kolejowa, gdzie samochody są pociągami zabierane pomiędzy jedną a drugą fabryką, jest wymiana dóbr, jest wymiana zasobów i wszystko to się odbywa w sposób całkowicie elektryczny przez pociągi. Czyli można powiedzieć, że faktycznie schemat tiry na tory jest tutaj prawdziwy. Literalnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Jakub Góralczyk, PR manager marek Seat i Cupra. Dziękuję. Bardzo dziękuję.